Siemano moi drodzy, witam was w kolejnym tygodniu sprawdzania, jaki mamy nowy dropu Redy. Dzisiaj mamy 11 październik, czy 11 października, no i sprawdzamy sobie, cóż takiego. A tutaj mamy naprawdę wyśmienity drop, począwszy od 24-godzinnego, którym to są spodnie świętego rycerza. Ja tutaj z tego pakietu posiadam już jeden element, a dokładnie hełm, aczkolwiek on jest tego wariantu błogosławionego. W tym akurat mamy perki tego typu jak pancerz wzrasta, gdy posiadasz na wyposażeniu, czy też otacza cię boskie światło, zmniejszając otrzymywane obrażenia o 15. Tak to się prezentuje, to jest na pewno warta rzecz uwagi, na pewno warte zakupu, aczkolwiek to macie czas tylko 24 godziny. Dalej tutaj mamy karwasze gotyckie, to jest, wydaje mi się, że to jeden z pierwszych pakietów, które były. Mogę się mylić, bo nie śledziłem tego pierwszego roku jakoś tak super jak teraz, na bieżąco, aczkolwiek no on nie jest tak dopracowany jak aktualne wszystkie pakiety. No i tutaj mamy przywraca nieco zdrowia po zabójstwie, no i dodatkowo zwiększa pancerz. Kolejno mamy tego pięknego kruka z Hukę, mam nadzieję, że tak to się czyta, a jest on w pakiecie księżycowym. No i w sumie możemy przejść dalej do tej pięknej zbroi, którą również jest bardzo, bardzo warto, że tak powiem, nabyć. Jest to pancerz smoczego rycerza, wariant krwawy. No i tutaj mamy perki jak obrażenie od ognia i odporność na obrażenia od ognia wzrastają, gdy posiadasz na wyposażeniu, to przy trzech elementach. No i przy pięciu chwilę po aktywacji umiejętności ognistego ataku wybucha pierścień ognia. Tak więc no ciekawe efekty towarzyszą, no i jak najbardziej sam wygląd, tak jak teraz widzicie, naprawdę jest warty uwagi. Ja dotychczas z tego wariantu nie zebrałem ani jednego elementu. Nie wiem, czy nie było, bardzo możliwe, czy też przeoczyłem po prostu. Następnym elementem jest broń. Jest to bagnet mieczowy. On wygląda tak jak, wiecie, broń palna, gdyż pochodzi ona z tego pakietu współczesnego. No i tutaj mamy taki perk jak trafienie przeciwnika atakiem specjalnym, wrogowie na obszarze zostają wytrąceni z równowagi. Tak więc nic to nie jest takiego super efektownego, aczkolwiek no, w jakimś stopniu tam zawsze się przyczyni do ich pokonania. A sam pakiet to wygląda właśnie w ten sposób. Nie wiem, czy wy go macie, ja aczkolwiek samą zbroję kupiłem sobie już jakiś czas temu. No i ostatnim elementem wartym uwagi i jak najbardziej wartym zakupu jest ten oto pancerz księżycowy z wariantu Nian. My już z tego pakietu, a przynajmniej ja, posiadam dwa elementy. Jednym jest drugi pancerz z tego drugiego wariantu, który to nazywa się kość słoniowa, no a ten pozostały to łuk. A teraz widzicie w całej okazałości ten secik. Tak więc moi kochani, jak najbardziej warty uwagi dzisiaj jest ten dropik, więc biegnijcie do Redy, szczególnie po ten smoczy pancerz, no i po te spodnie świętego rycerza, na które macie 24 godziny. No a ja tymczasem się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, na razie. Cześć, cześć, cześć.